Po raz kolejny znajdujemy się w Krakowie na kopcu Kościuszki, aby sprawdzić, jaki efekt odniósł nasz ostatni film, nasza ostatnia wizyta. No, dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy na temat podziemi, które znajdują się pod kopcem Kościuszki. Faktycznie takie istniały. Są po dzień dzisiejszy, tylko ze względów bezpieczeństwa są zaczopowane, niektóre są zasypane. To jest ujęte jako względy bezpieczeństwa. Firma, która remontuje na zlecenie prywatnego zleceniodawcy, bo się okazuje, że to już nie urząd miasta, tylko to się mówi prywatny agent, ma we władaniu tutaj cały ten obiekt. Nie jest zainteresowany odnową tego obiektu, gdyż ruina tej połowy jest tak zaawansowana, że żadne koszty, żadne pieniądze tutaj nie wchodzą w grę. Wziął ludzi, którzy prawdopodobnie w tym miejscu dokonali dzieła zniszczenia, zasypali ostatnie wejście do trawersu minerskiego, który istniał tutaj. I odpowiedziała mi pani, w imieniu może tego pana, że tej dewastacji dopuszczono się w latach 45-46 pod słynnym hasłem cegły na odbudowę stolicy. I to jest fakt potwierdzony w Urzędzie Miasta Krakowa, nie tylko Krakowa, ale Warszawy, Malborka, że wszystkie takie ceglane budowle miały być rozebrane i cegły miały być przekazywane na odbudowę Krakowa. Dzisiaj też się dowiedziałem, że tu, konkretnie w tym forcie starym pruskim, gdzie znajduje się kopiec Kościuszki, w 1944 roku, bądź pod koniec 1943, osobiście był Józef Mengele z Hansem Frankiem. Hans Frank kazał oczyścić niektóre tunele minerskie i do tych tuneli minerskich coś złożono, po czym zaminowano tunele. Jaki dalszy los był tych tuneli, nie mam zielonego pojęcia. Aczkolwiek później Rosjanie, saperzy wspominają o rozminowywaniu właśnie kopca Kościuszki. I teraz tutaj dwie sprzeczne informacje, że kopiec został zaminowany w celu wysadzenia go i druga informacja, że Hans Frank kazał tylko zaminować tunele te, w których Józef Mengele złożył coś. Znowu się rodzi pytanie, co to było. Wczoraj będąc w Auschwitz rozmawiałem z jedną osobą, no pani później poza obozem, w momencie kiedy nabrała do mnie zaufania, zaczęła opowiadać niesamowite historie o eksperymentach Mengelego i ona też wspomniała, że przed ewakuacją obozu Mengele osobiście nadzorował, wywoził pojemniki, skrzynie, w których były sprefabrykowane ludzkie zwłoki. I to też jest fakt. Mengele zbierał obcięte głowy dziecięce, kolekcjonował ludzkie oczy. Karłów preparował w formalinie i trzymał je w szklanych wielkich słojach. Czyli potwierdzenie teorii, że istniały wielkie szklane trumny, mamy dobitnie w Auschwitz. Oficjalnie, w momencie kiedy byliśmy na terenie obozu, takiej odpowiedzi nie uzyskałem. Później, kiedy byliśmy w Birkenau, kiedy zaczęliśmy już prowadzić luźną rozmowę, pani powiedziała, tak, było coś takiego, istniało. Z Auschwitz wywożono wielkie szklane skrzynie, ona tak to nazwała, w których znajdowały się spreparowane ludzkie zwłoki. Wracając tutaj do tego obiektu, ktoś tam, bardzo dużo ludzi prosiło o pokazanie dowodów. Proszę, przyjedźcie tutaj na miejsce. Dowodów pisanych nie dostanę. Nikt mi tego nie dostarczy. Broń Boże, Urząd Miasta odcina się od wszystkiego. Na Wawelu też uzyskałem informację, bardzo ciekawą informację, na temat wykopania w zeszłym tygodniu dwóch skrzyń metalowych w byłym basenie Hansa Franka. Historia znana, udokumentowana, na Wawelu bardzo rzadko o tym się mówi, jest to tajemnica, w ogóle przewodnicy o tym nie chcą rozmawiać. W momencie, kiedy podczas tego remontu, który się odbywa, odkopano basen Hansa Franka. W nim znajdowała się wielka gapa, wykonana z miedzi bodajże, z częściami złota. Oczywiście już jej nie ma, bo ona wyjechała do Austrii do renowacji. I pan, który zlecił tę pracę, zabrał tylko dwie skrzynie. Polacy nie mieli do tych skrzyń najmniejszego dostępu. Zapakował je na samochód, wyjechał, Polacy dalej remont kończą. Oczywiście basen Hansa Franka jest ponownie zasypany i układana na nim jest teraz piękna, ładna kostka, bodajże granitowa. W momencie, kiedy jeszcze z tą osobą rozmawiałem, uzyskałem informację o pomieszczeniach, które niedawno odkryto, gdzie SS-mani wiedzieli, że zostaną straceni. To byli tak zwani SS-mani, którzy za dużo wiedzieli. Oni byli świadomi swojej pozycji, swojej wiedzy, wiedzieli, że idą na śmierć. Na ścianach Wawelu, w dwóch pomieszczeniach, wyryli swoje imiona, nazwiska, funkcje i wszędzie był podpis Lebensborn. Czyli to byli członkowie Lebensbornu, czyli znowuż na Wawelu mamy do czynienia z Lebensbornem. Informacja oficjalnie raczej się nie wydostanie. Osoba, która ze mną rozmawiała, chce zostać anonimowa ze względu na to, że może w każdej chwili stracić pracę, gdyby źródło informacji wydostało się na jaw. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda okolica
teraz, po kilku miesiącach. Przed chwileczką przechodziliśmy koło starych nawiewów powierzchnych prowadzących do podziemi, które wykonali Niemcy w 40 albo w 41 roku na zewnątrz fortów. Bardzo dużo jest elementów pozostawionych przez nazistów w latach 40-45.